Siemano kochani, dzisiaj kończymy robienie naszego ogrodzenia, bo zrobiliśmy tak naprawdę naprzód, jeszcze tył i jeszcze dwa bloki nam zostały prawy i lewy, więc chcemy to szybciutko założyć, żeby mieć z głowy, bo potem lecimy na żurze. Więc lecimy. Jak ktoś jest ciekawy, to my używamy takich PCV-ek z tej marki. No, tak one wyglądają. Polecam. Siemaneczko kochani, jesteśmy właśnie w drodze na żużel. Z motorem Lublin będziemy dzisiaj się ścigać. Jestem bardzo ciekawa, kto wygrał. Stwierdziliśmy sobie z Damianem, że pójdziemy, bo już dawno, bardzo dawno nie byliśmy. I jak już będziemy na miejscu, to pokażę wam moją stylówkę. Jesteśmy już na miejscu. Mój outfit to jest tak. Co to jest? Jakaś narzutka przezroczysta, kwiatuszki czerwone oczywiście. Bluzeczka czerwona. Zarobiste spodnie ala jakiś, nie wiem, poszukiwacz buty w puszczy. No. No i torebka jakaś taka zwykła. Jest dobrze, lecimy. Ala przegramy. Z Damianem na randewu i dostaliśmy skrawki, więc zaraz będziemy skrapywać. Dawaj, baby. Tym razem nie. Słucham? Grand dla pani? Tak, dla mnie. Dziękuję bardzo. Super. Dziękujemy bardzo. O kurde, Damiano, twoje ekstra wygląda. A moje wygląda, że ma dużo kofeiny w sobie. Dobra, teraz moja kolej. Tym razem nie. Kolejne mogę ja? Tak. Niestety nie wygraliśmy, ale mamy kartusie. A tam coś w ogóle. Się pięknie.
w ogóle uwagę, że jak przygotowuję obiad rano, to potem mi jest jakoś to łatwiej ogarnąć, więc stwierdziłam, że zaraz będę przygotowywać mięso mielone, żeby potem mi już miała je na ten obiad gotowe, tylko żeby włożyć na patelnię i mieć wywalone. Wolę to wszystko z rana robić. Piję sobie oczywiście yerbę, tą, którą testowałam we wcześniejszym vlogu. Ale przed tym mam dla was w ogóle pytanko. Bo ostatnio zaczęłam znowu używać, ostatnio dzisiaj, weszłam na TikToka po 6 miesiącach. I w ogóle nie mogę znaleźć tego miejsca na TikToku, gdzie były te wszystkie trendy. Czy oni jakoś się pozbyli tego miejsca, jakby tej stronki z hashtagami, które trendują? Bo nie mogę tego nigdzie znaleźć. Serio, proszę o pomoc. Weźcie mi, dajcie znać w komentarzach, jak wiecie, bo dawno mi nie było na TikToku i widzę, że się dużo pozmieniało, bo za cholery nie mogę znaleźć tego miejsca, gdzie są te trendujące hashtagi. Wiem, że taka randomowa rzecz, ale jak wiecie, dajcie mi koniecznie znać. Ogólnie, kochani, jeszcze drugie pytanko mam. Pamiętacie, jak we wcześniejszych, chyba to nie był ostatni vlog, tylko jeszcze wcześniejszy, wymieniałam tutaj baterie, bo mi te światła, ja mam tutaj, gdzie to jest, tutaj, przestały działać, więc ja myślałam, że to przez te baterie, ale powiem wam, one nadal mi nie działają, te światła. Jak ktoś miał podobny jakiś taki problem z nimi, bo to są z Ikei, razem z tymi meblami po prostu kupowałam światła i mam tutaj jedno i tutaj drugie i już mi nie działa. I myślałam, że to przez baterię, więc baterię kupiłam identyczną, ale powiem wam, nadal jest problem, nie wiem, co mam zrobić z tym, więc jeśli ktoś ma jakiś pomysł albo wie może, jak te światła działają, to nie wiem, to proszę o jakąś poradę z tym, no bo niestety nie mam teraz światła, mam nadzieję, że będziecie widzieć, no ale z tym światłem tutaj zawsze wszystko lepiej wyglądało. Teraz to będziemy musieli zwykłe światło, takie górne, używać. Dobra, zaczynamy naszą robótkę. Tylko ja mam coś takiego, że jak siedzę na krześle, to ja po prostu nie mogę normalnie usiąść. Ja zawsze muszę jakieś kurde dziwaczne pozycje siedzieć. Jaka jest wasza ulubiona pozycja siedzenia na krześle? Dajcie mi znać w komentarzach. A tak poważnie, powiem wam tak, ja uwielbiam seriale, nie seriale, jakieś programy. To programy telewizyjne, które ja oczywiście oglądam w internecie. Bo po co na telewizji? W zasadzie nawet nie mam telewizora, ale powiem wam tak, uwielbiam brytyjskie programy telewizyjne, a dokładnie albo Secret Hoarders, czyli takie tacy ludzie, którzy chomikują, czyli inaczej zbieracze. Ja zwróciłam uwagę na to, że jak oglądam ten serial i oczywiście ten serial uwielbiam, nie serial, tylko ten program telewizyjny, to ten doktor, który jakby robi im tą całe jakby leczenie psychologiczne czy psychiatryczne, żeby oni jakby się z tego wyrwali, mówił zawsze, że każdy w sobie ma takiego zbieracza. I powiem wam szczerze, ja w tym widzę dużo prawdy, bo ja nawet widzę w sobie, że ja w niektórych miejscach zbieram rzeczy, na przykład mówię, o dobra, to mi się do czegoś przyda, a nie używam tego 2 lat. Ja nie mogę tak kurde żyć. Na pewno będę musiała ogarnąć szafę, ale w tym momencie mam
raz, dwa, trzy półki. Ja je przyniosłam z domu mojego, czyli z mojej dzielni rodzinnego. Tutaj, tu w zasadzie jest taki rozpierdziel, ale tu są papiery moje. Ale najbardziej te półki tutaj i taka jedna półka tam. Ja tych rzeczy w ogóle nie używam. I one u mnie siedzą. Ja mam po prostu ochotę to posprzątać dzisiaj, wywalić jak potrzeba, albo oddać, bo ja mam tu dużo rzeczy takich. Na przykład, co ja tutaj mam? O. Ja mam tu kurde grzechotki. O co kaman? Po cholerę mi ta grzechotka. Pierwsza rzecz. What the actual fuck? Po cholerę ja trzymam jakieś zabawki. To jest do oddania. O. To zostawiam, bo mam w planach w następnym tygodniu albo w następnym miesiącu, nie jestem pewna, będę odnawiać meble. Jakby dostałam taki mebel od mojej mamy, super zarąbisty, i będę go odnawiać, więc jak jesteście zainteresowani takim contentem i takimi rzeczami, no bo to jest ciekawe strasznie, no to zapraszam do subskrypcji, bo na pewno będę taki filmik dodawać, więc to jest specjalnie do tego kupione, bo chcę na biało pomalować ten mebel. Anita 2018. Co tu może być? Czy wiecie, że czy można tą płytę jakoś teraz naprawić? Jest to jakaś opcja naprawienia? Jestem straszliwie ciekawa, co tu jest w środku. Może jakieś, mi się wydaje, że są jakieś zdjęcia stare, z przedszkola. Nie wiem, czemu tu jest napisane 2018. Tak mi się coś wydaje. Bo moja przyjaciółka wtedy, Natalia taka, ona dawała mi takie płyty. Ze zdjęciami. Ale by było zobaczyć moje stare zdjęcie z jakichś wycieczek. Tu w ogóle, patrzcie, jaka to jest ciekawa rzecz. Ja dostałam od mojej teściowej z Chin. To jest jakby... jak to opisać wam? Takie po prostu... prześcieradło? Jakby takie, ale takie malutkie prześcieradło, żeby położyć pod siebie, jak się ma okres, żeby na przykład nie zabrudzić niczego. Strasznie Azjaci o wszystkim myślą. Strasznie ciekawa sprawa. Ja tego nigdy nie użyłam, jednakże takie rzeczy pielęgnacyjne zawsze zostawiam. A tym bardziej, jeśli to jest okres. Oh, nie wierzę. Oh my god. Znalazłam. To jest do takiej... O ja, zaraz wam pokażę, do czego to jest. Patrzcie, ale się cieszę. To było do tego. Czyli do takiego skórzanego, jakby takiej skórzanej spinki. Jak zawsze chodziłam na saunę, to chciałam mieć skórzaną spinkę, żeby się nie rozwalało nic. I ja zawsze przez to, że mi się to zgubiło, to używałam po prostu pałeczki. Ale zarąbiście, to mi się to znalazło. To już pałeczkę mogę wywalić. Tutaj. Tu są jakieś zdjęcia. Co to są te zdjęcia? Oh my actual god. To jest moje ulubione zdjęcie. To tu. I love it. Dobra, to muszę to zostawić. Ja w ogóle muszę jakiś zacząć sobie prowadzić album na zdjęcia. To wszystko jest do wywalenia. Albo do oddania. Więc jest dobrze. Co do mojego obiadu, to skroiłam sobie cebulę, czosnek, szczypiorek, por. Robię na początek mięso, potem je wyjmę, nałożę znowu cebulkę, żeby się troszeczkę tak zeszkliła, włożę znowu mięso i dodam, co ja tutaj mam? I dodam pasatę. No i pieprz, co nie? Żarełko skończone. Oczywiście musiałam sobie dowalić pełno sera. Kurde, lecimy z tematem.
Jupi! Jakiś nowy taki drink, matcha. Pijemy. Słodka jest jak cholera. Serio, ty weź spróbuj. To jest cukier normalny, czekajcie. Myślałem, że to musi być stevia. A nie, dobra. To jest na mleku... To jest na mleku owsianym. A mleko owsiane jest dość słodkie. No ja wiem, taki ma specyficzny smak. No. No to tak trochę tym... Sacharoza. Tak pachnie. Powiem wam nawet spoko, ale dla mnie jest o wiele za słodkie. Dla mnie nie jest. Dla mnie jest o wiele za słodkie. Kolejne. Dobra. Dla mnie jest takie bardzo mleczne. Hejka, jestem teraz na sieście. Przed chwilą mieliśmy obiad. I będziemy się zabierać za ogródek, a dokładnie za sianie trawy, czyli z tego co dobrze zrozumiałam, to na początek musimy powyciągać, wiadomo, jakieś tam chwasty, jakie zostały i troszeczkę ziemię wzruszyć, potem zagrabić, potem walec ogarnąć, znowu zagrabić, znowu walec. Potem zagrabić, zasiać, nie, podlać ziemię, zasiać na tą ziemię, potem wałkiem, walcem i znowu polać. Wydaje mi się, że nie zapomniałam niczego, ale będziemy to po sieście, bo przed chwilą mieliśmy obiad robić. Oby nam się, kurde, to udało, bo dzisiaj 34 stopnie były. 34.